Czołem, witajcie, ja jestem Abra i moi drodzy, dzisiaj razem z Czapiem, czyli szóstym najlepszym graczem na świecie, spróbujemy zbudować armatę. W końcu uda nam się zrobić tą głupią armatę, bo jeśli jesteście na bieżąco z moim kanałem, to wiecie, że od kilku godzin, słuchajcie, próbuję coś takiego zrobić i przeciwnicy cały czas wychodzą, jak tylko zauważą, że cokolwiek my chcemy tutaj zrobić. Słuchajcie, armata, która rozwali każdą obudowę wyrka. Dosłownie przeciwnicy, no, wychodzą, więc rozumiecie, jaka to jest poważna sytuacja. Słuchajcie, gramy na dwójeczkach razem z Czapiem. Oczywiście cała nasza armata będzie wykonana z obsydianu i będziemy potrzebowali złota. Jeśli ktoś nie oglądał wczorajszych odcinków, to bardzo szybko wytłumaczę. Zrobimy armatę, która może strzelać, słuchajcie, zarówno na blisko, jak i na daleko. Żeby strzelić na blisko, musimy zużyć 8 złota na 2 dynamity, a żeby strzelić na daleko, musimy zużyć 12 złota na 3 TNT. Okej, wszyscy kumają? Wszyscy kumają. No to w takim razie, słuchajcie, lecimy do oczywiście pierwszego sąsiada, bo sąsiadów trzeba się pozbyć i wówczas będziemy musieli zebrać 28 obsydianu, kupić wodę, drabinki i mnóstwo właśnie złota, aby zrobić tą oto wspaniałą, słuchajcie, armatę. Tutaj akurat to wyrko jest, że tak powiem, Afriko, no to nawet Czapi mi je oddaje, żeby po prostu, żebym miał, a gość sobie zrzuci, no papa, adios amigos. I teraz tak, słuchajcie, wbijamy się oczywiście tutaj ładnie, pięknie po generator, odkładamy tutaj małe co nieco i będziemy musieli na pewno zrobić jeszcze, słuchajcie, właśnie piecyk, czyli musimy za diaksy kupić tutaj tego Iron Forge'a, aby nam się respiły też emeraldy u nas w bazie. To jest o tyle ważne, że po prostu potrzebujemy tego opsa jak najwięcej. Słuchajcie, próbowałem razem z Blade'em, na pewno kojarzycie Blade'a, to jest Polak z pokoziomych, właśnie tą armatę zrobić, ale słuchajcie, na jakiej arence bym nie był, oni wychodzili. Dlatego teraz po prostu, jedyne co mogę powiedzieć, to bardzo proszę, abyście wy, przeciwnicy, nie porozwalali się wszyscy naraz, bo ja naprawdę bardzo chciałbym tą armatę wykonać i serio zobaczyć, czy ona rozwali każdą obudowę wyrka, bo mniej więcej tak to, słuchajcie, powinno wyglądać. Widzę, że żółci ogarniają dość dobrze gierkę, więc ja mam wspaniały plan, słuchajcie, że fajnie by było im tutaj naklepać i może im właśnie, słuchajcie, wyrko rozwalić. W ogóle, ej, podobno ktoś do nas, słuchajcie, kroczy. No to nieładnie, słuchajcie, to nieładnie. To w takim razie, słuchajcie, ja tutaj zgarniam właśnie generator, odkładam, słuchajcie, małe co nieco, a nie, zrobimy sobie, słuchajcie, tak, zrobimy teraz sobie, słuchajcie, tak, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak i słuchajcie, teraz wobec tego będę musiał przypilnować tutaj. Na razie żółtych zostawiam w świętym spokoju i muszę popilnować środeczka, aby nikt nam przypał nie zrobił. Ja powiem tylko tyle, subskrybujcie kanał, najlepiej dzwoneczkiem, pamiętajcie, że codziennie są tutaj filmy na tym kanale, słuchajcie, właśnie z Bedursów, więc po prostu warto być na bieżąco. My tutaj oczywiście żółtego żegnamy, papa, adios amigos i... Podoba mi się to słowo, to wyrażenie, no nie? No i oczywiście wpadajcie jeszcze na kanał Abra Minecraft, jeśli lubicie serię Survival. Dokładnie tak. Ja tutaj zgarniam, słuchajcie, kolejne podwójne emeraldy. Tutaj ładnie, pięknie sobie zgarniamy jeszcze kolejne. I teraz tak, słuchajcie, widzę, że z białymi jest naprawdę lipa. Ja tak zostawiłem, słuchajcie, Czapiego samego. Ale tutaj patrzcie, sześć emsów. O gościu, ty... Ej, to ja nie wiedziałem, bo tu w ogóle jakiś myczek jeszcze leży. Nie, no to pięknie w takim razie. No to słuchajcie, mi nie pozostaje nic innego, jak wrócić się do bazy i zrobić nam obsydian, ale taki, wiecie, na wyrko. Serio, ewidentnie, jeżeli tutaj przeciwnicy, słuchajcie, latają i, że tak powiem, uprzykrzają nam życie, to przydałoby im się zrobić, że tak powiem, może obsydian na naszym wyrku, rozumiecie, najlepiej na pewno sami. Dobra, odkładamy. Wracamy się, słuchajcie, teraz do bazy i właśnie kiedy będziemy mieli ten obsydian zrobiony, to wtedy już zbieramy do skrzyneczki i robimy naszą armatę. Słuchajcie, widzę, że żółci to są jakieś straszne tryhardy i to może być z nimi, słuchajcie, spory problem. Naprawdę to jest spory problem, bo to jest ostatni, słuchajcie, nasz team, więc troszeczkę się obawiam. No ale dobra, na nich będziemy po prostu musieli zrobić tą armatę. Teraz kupuję, słuchajcie, obsydian, że tak powiem, chyba jest bezpiecznie, no nie? No to mogę to rozwalić, postawić tutaj właśnie tego obsika, żeby nikt nam tutaj jeszcze nie wjechał w międzyczasie. Błagam, błagam, serio, żółci, dajcie nam teraz spokój. Póki ja to wszystko ładnie sobie pięknie stawiam, to niech nikt mi tutaj nie przychodzi, dobrze? Umowa stoi, mam nadzieję, że, słuchajcie, umowa stoi. Teraz tak, właśnie obsydianik, słuchajcie, dla nas wleciał. Teraz oczywiście sobie to zaendstone'ujemy, żeby nikt nie wiedział, że tu cokolwiek, słuchajcie, w trawie piszczy. Nie, no tu obsydian? Ty widziałeś gdzieś obsydian u nas w bale? Nie, no panie Boże, w ogóle nie ma takiej opcji. O, no. No i dobra. I w takim razie, słuchajcie, wydaje mi się, że jesteśmy już mniej więcej gotowi, aby zacząć robić nasze rzeczy. Czyli teraz tak, będziemy musieli na pewno, słuchajcie... Aha, widzę, że tutaj w ogóle niebiescy. Dobra, INC. Napiszcie, słuchajcie, Czapiemu, że mamy incoming. Niebiescy akurat nie mają wyrka, więc można tutaj, że tak powiem, troszeczkę na nich poczekać. Ja, słuchajcie, rzucę im Fireballa. Zobaczymy, czy on w ogóle cokolwiek im zrobi. Mam nadzieję, że oczywiście tak. Ajajajaj, przeżyli. No proszę, ale chciałem, słuchajcie, powiedzieć, że musimy też sobie na pewno zrobić poza ochroną to także sharpness na miecz oraz do tego wszystkiego będziemy... Oddawaj mi mój miecz. Będziemy musieli zrobić jeszcze właśnie ten piecyk, ten generator INC...
Yellow. Słuchajcie, mamy też od Yellow, czyli właśnie od żółtych tutaj nadchodzący atak i to mi się średnio podoba, bo ja potrzebuję, słuchajcie, tych deksików tutaj pozbierać, a widzę, że jak, słuchajcie, dwójeczka, jak gość w ogóle tu zlagowany leci, to to się strasznie źle skończy, to słuchajcie, ja w ogóle, ja nie mam raczej z nim podjazdu, bo w ogóle, a dobra, akurat jest czapy, więc może wtedy tak, ale słuchajcie, jak gość akurat zlaguje, to jest zawsze nie do ugrania, nie? To no sami widzicie, co w ogóle za dzban, nie? Naprawdę jakby, nie, no dobra, może nie dzban, może akurat ma problem z netem, ale naprawdę jakby to jest serio przeszkadzanie w grze, to jakby to jest tragedia jakaś, jeżeli ktoś tak gra. No ale spoko, nam się, słuchajcie, nic nie stanie, bo my mamy obsydian, tylko bardzo bym nie chciał, żeby oni właśnie wiedzieli o naszym obsydianie. Ja oczywiście, słuchajcie, za ten jeden diament kupię nam trapika, tylko niech tutaj ten żółty jeszcze wleci, bo ten żółty, to wiecie, jakby on tutaj jest nam do szczęścia, że tak powiem, niepotrzebny. No i słuchajcie, na pewno będziemy musieli, aha, tam widzę, że niebiescy latają. Będziemy musieli zrobić forge'a. Musimy ewidentnie, słuchajcie, zrobić forge'a. Co czapi kupił? Enchanty, jakieś typu, wiecie, na mieczyk, jakieś trapy, jakieś szybsze kopanie. Generator. Okej, trzeba generator i w ogóle jeszcze do tego wszystkiego uleczanie. No nie wierzę, dobra, to słuchajcie, generator mogę kupić ja, bo jeden diamentcik mam. Tutaj, słuchajcie, w dodatku, wydaje mi się, że w bazie zostawiłem więcej, więc lecimy, lecimy. Moi drodzy, ja tylko jeszcze szybko wam przypomnę o sklepie www.abraety. Pierwszy link w opisie tego filmu. Pamiętajcie, że kozackie koszulki Abra Team na was czekają, słuchajcie, na lato z krótkim rękawem. Możecie właśnie sobie wypad zrobić ze znajomymi, na przykład z plecakiem albo workiem na plecy. Abra Team, pamiętajcie o kubeczkach i słuchajcie, jeśli jesteście fanami Bedwarsów, to taki kubeczek, słuchajcie, może wam tylko pomóc wygrać arenki, albo na przykład bluza, albo cokolwiek innego właśnie z Abra Team. www.abraety, wpadajcie i zamawiajcie. Naprawdę fajne rzeczy i z darmową dostawą od 149 zł przy zamówieniu na przykład takiej koszulki i bluzy naraz, to wtedy już nie płacicie za kuriera i oszczędzacie te kilkanaście złotych, co jest bardzo spoką opcją. Help. Okej, okay. Napiszcie, słuchajcie, czapiemu, żeby mi tutaj pomógł. Oczywiście, wiecie, wydaje mi się, że raczej nie powinno być problemu, ale na wszelki wypadek, słuchajcie, ja tutaj jednak go poproszę o pomoc. Dobra, akurat spoko, safe. Dobra, napiszę mu, że słuchajcie, jest safe. O nie! Czy żółci naprawdę rozwalili, słuchajcie, bazę niebieskim? Ej, nie, no to jest jakaś katastrofa, słuchajcie. Okej, okej, no to słuchajcie, niebieskich trzeba będzie zostawić, trzeba rozwalić, okej. Dobra, dobra, czekajcie, naklepiemy mu, okej. I teraz tak, słuchajcie, niebiescy. Blue, stay, okej, dobra. Jakby, niech on, don't kill blue. Serio, totalnie nie możemy, słuchajcie, nic zrobić teraz niebieskim. Musimy zacząć robić naszą bazę, okej. Ok, leave bed. We build cannon. Dobra, słuchajcie, wiecie, jednak przez 2N powinno być, nieważne. Słuchajcie, wiecie, Czapi nie ogarnia za bardzo języka angielskiego, już o to powtarzałem wiele razy, więc słuchajcie, musimy po prostu zostawić to łóżeczko w świętym spokoju, słuchajcie. Serio, może to się wydawać być bardzo dziwne, ale słuchajcie, zostawiamy to łóżeczko w świętym spokoju, żeby tutaj po prostu niebiescy nam nie wyszli z gry, bo to się, słuchajcie, notorycznie zdarza, że tak powiem. I zbieramy, słuchajcie, emeraldy i wszystko inne już tutaj właśnie na zrobienie, słuchajcie, tej oto wspaniałej naszej armaty. Więc teraz tak, słuchajcie, będziemy musieli zrobić, że tak powiem, a tu w ogóle mam strasznie dużo rzeczy. Słuchajcie, więcej tego TNT i musimy na pewno zrobić więcej emeraldów. More emeralds. Dobra, okej. Okay. To ja w takim razie już myślę, że możemy jak najbardziej to zacząć. Pytanie, czy słuchajcie, niebiescy sobie siedzą u siebie w bazie, bo jeśli tak, to możemy, że tak powiem, armatę skierować w ich kierunku. Z drugiej strony, słuchajcie, wydaje mi się, że akurat armatę by było super mieć, i to by było genialne akurat posunięcie u nas, słuchajcie, w bazie, żeby oni w ogóle nie mogli do nas podejść, więc teraz pytanie, czy robimy do nich, czy u nas? Ja myślę, że słuchajcie, zostawmy armatę u nas i teraz tak, z tej strony, słuchajcie, jest łatwo do nas podejść, z tej strony jest do nas łatwo podejść, ale to sobie rozwalimy, ale najłatwiej to, słuchajcie, im chyba by było właśnie dojść do nas tędy, więc ja myślę, że tak czy inaczej, słuchajcie, nasze działo wycelujemy, słuchajcie, w tę stronę i zrobimy też, słuchajcie, przy pomocy szkła w tę stronę. Prawdopodobnie, słuchajcie, te armaty będą troszeczkę gorzej działać ze szkła, ale damy sobie radę, więc wiecie co? Czekaj, bo w ogóle tutaj czapi nadlatuje. Spoko, 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 czapi. Dobrze, dobrze. To robimy też, słuchajcie, ze szkła w takim razie. Okej. We build two glass cannons. Cannons and one obby. Dobra, okej, okay, mam nadzieję, że Czapi to skuma, serio, bo jakby, no tutaj sporo będzie roboty, ale damy radę, moi drodzy, damy ewidentnie radę. Kupuję w takim razie, słuchajcie, mnóstwo szkła i zaczynamy w takim razie produkcję, nie? Ja już wam tutaj pokazuję, bo Czapi na pewno jeszcze nie kuma, co ja chcę zrobić, no bo przecież jakby, no, ja mu nie mówię o tym, nie? O, widzę, że słuchajcie, tutaj niebiescy akurat podchodzą. No spoko, słuchaj, dobra, no to w takim razie, skoro podchodzicie, to ja, że tak powiem, troszeczkę popsuję wam tutaj te mostki, żeby one za bardzo, no, nie pomogły. Ewidentnie, żeby, słuchajcie, one teraz nie pomogły. Tutaj też rozwalimy, słuchajcie. Tak, sorry, Czapi, że nie masz powrotu, ale my musimy zbudować tutaj jednak naszą armatę, tak? Tutaj też robimy. Oni w ogóle z łuku strzelają. Dobrze.
Bardzo dobrze. To w takim razie, słuchajcie, tak jak mówię, najpierw zaczniemy robić ją ze szkła. Serio, ewidentnie, słuchajcie, zaczniemy robić ją ze szkła. Wydaje mi się, że taka wysokość może już teraz wystarczyć. I teraz już wam tłumaczę, jak to będzie, słuchajcie, wyglądać. No, mam nadzieję, że w ogóle ja się tutaj nie pomylę, bo to, wiecie, różnie może z aberką, że tak powiem, być. Abra i budowanie to są, słuchajcie, zawsze bardzo ciekawe przygody. Widzę, że Czapi tutaj spadł, więc trzeba, słuchajcie, uważać. Oczywiście Firebolek tutaj poleciał. Ja mam obsydian, jak sami widzicie, i jakby chill. Dobra, okej. Nie zrzucajcie, proszę, nie zrzucajcie, bo my, słuchajcie, robimy tutaj fajne rzeczy, nie? Teraz tak, słuchajcie, tutaj na pewno trzeba będzie właśnie wylać wodę. Okej, teraz, słuchajcie, dajemy jedną krateczkę dalej i tutaj, słuchajcie, trzeba będzie właśnie dać drabinki. Drabinki są o tyle, słuchajcie, ważne, żeby po prostu nam to TNT działało, no nie? Żeby ono wystrzeliwywało jedno, drugie. Zaraz zobaczycie. Okej, to teraz tak, bierzemy właśnie tutaj te drabinki, zrobimy oczywiście tutaj, słuchajcie, wejście. Spoko. Czapi mi coś rzucił? Nie wiem, czy mi coś rzucił, ale słuchajcie, to jest póki co pierwsza testowa, słuchajcie, właśnie nasza... A, tutaj, wait, tutaj właśnie trzeba postawić coś takiego. Okej, tutaj tak, no i dobra. I teraz słuchajcie, jak to działało? Ja ci rzucę tutaj, raz, dwa, okej. Zobaczmy, czy to zadziała, czy Czapi, ty to zrobisz tak jak trzeba. Bo ja mniej więcej kojarzę, ale sprawdźmy. Bo wydaje mi się, że ja wiem, jak to postawić. Okej, że na tą drabinkę powinniśmy to postawić, no nie? Ale przetestujmy. No tak, 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 czyli dobrze myślałem, okej. No to w takim razie, słuchajcie, uwaga, stawiamy jedno. I teraz tak, czekaj. Ono odpycha Czapiego. Dobrze. Czyli okej, jest tak jak myślałem. Jednak właśnie ta wełna jest jednorazowa przez tą drabinkę i tak dalej. Zrobimy sobie to bliżej. No i dlatego, słuchajcie, obsydianowa ta wyrzutnia jest o wiele lepsza. No dobra, to w takim razie, słuchajcie, rozwalamy to. I teraz, słuchajcie, stawiamy to i stawiamy, słuchajcie, to. I teraz zobaczymy, czy, słuchajcie, jedno odepchnie drugie. Ty, czemu to nie odepchnęło? Ej, Czapi, bo my musimy zrobić działającą armatę. Ej, ja jakoś to robiłem, słuchajcie, tutaj z Blade'em. Jak? Czekaj. A gdyby spróbować. Moi drodzy, jednak bez drabinki. Nie, no musi być drabinka. Na 100%, słuchajcie, musi być przy tym drabinka. Tylko postawić, słuchajcie, w innej kolejności. Najpierw zrobić, słuchajcie, właśnie tu. A teraz, słuchajcie, postawić to. I teraz jedno powinno... Oooo! Działa! Działa! Dobrze to zrobiliśmy. Nice! Moi drodzy, mamy to. Tylko teraz musimy do tego wszystkiego umieścić tutaj 3 TNT. I kiedy zrobimy, słuchajcie, 3 TNT... Czyli TNTs. Dobra, to teraz, słuchajcie, to będzie już za mocne. To teraz, słuchajcie, już będzie za mocne. Ej, leci na krótki dystans, sami widzicie. A z 3 będzie jeszcze lepiej. No to w takim razie, skoro ogarniamy, to robimy obsydianową, słuchajcie, wersję. Ewidentnie robimy teraz obsydianową wersję. Mam nadzieję, że tego nie sknocę. Błagam, trzymajcie kciuki, żebym tego nie sknocił, słuchajcie. Widzę, że oni sobie latają. I teraz tak, obsydianowa wersja. Chciałbym, żeby, słuchajcie, leciała chyba najprawdopodobniej tutaj na mida. Myślę, że największe zagrożenie, słuchajcie, może być z mida, bo to jest w miarę blisko, no nie? Więc słuchajcie, zacznijmy robić właśnie tą tutaj. O nie, z 16! Upsa, spadłem! O wow! 16 obbi. O wow! No dobra, tutaj czuję się zaskoczony. Jakby... O wow! No dobra, słuchajcie, to im się naprawdę udało. To przyznam, słuchajcie, to im się bardzo udało. No ale to w takim razie, słuchajcie, my się oczywiście nie poddajemy. Robimy dalej i słuchajcie, robimy teraz tak, kolejne szkiełko, robimy tutaj drabinki, słuchajcie, w dodatku weźmiemy sobie troszeczkę wełenki. Ale naprawdę teraz jestem, słuchajcie, zaskoczony. Jakby, no wow, naprawdę wow, no dobra, no to słuchajcie, ja nie tracę czasu, ja robię, już tutaj widzę, że Czapi, słuchajcie, chce, żebym na niego spojrzał, dobra. Już idę zobaczyć, co jest Czapi, co nam pokaże teraz. A, że 3, 4? W 2 kierunkach on to zrobił. Ej, on to zrobił w 2 kierunkach. Da się to dwukierunkowo zrobić, czajcie to? Wow, ej, to jest mocne, gdyby oni akurat nadchodzili, słuchajcie, to jest bardzo mocne. To, słuchajcie, ma sens, ej, nice. Jedyne co, by generator, dobra, słuchajcie, niech on ogarnie tutaj właśnie generator, to nam się teraz najbardziej przyda, a ja, słuchajcie, zrobię w takim razie tutaj kolejną armatę. Myślę, że właśnie zrobimy je teraz, słuchajcie, szklane, skoro i tak nie mamy tego obsydianu, nie? Ale my potrzebujemy, słuchajcie, dobry generator po to, abyśmy mogli tutaj wpakować jeszcze więcej. Ha! I co mi ze szkłem zrobisz? I co mi zrobisz ze szkłem? Żebyśmy mogli, słuchajcie, wpakować tutaj jeszcze więcej tego TNT. Bo my jednak TNT, słuchajcie, mamy mało, no nie? Rozumiecie, co mam na myśli. Więc tutaj trzeba będzie na pewno to ogarnąć. I teraz tak, oni sobie będą strzelać, słuchajcie, z łuku, ale mi to za dużo nie zrobi, powiedzmy sobie szczerze. Postawimy sobie, słuchajcie, w dodatku tutaj, myślę, no my nie mamy żadnego klocka obsa, no nie?
Jakikolwiek obs by nam się, słuchajcie, teraz przydał. Niestety, ale jakikolwiek by nam się przydał. No szkoda, słuchajcie. W takim razie, no nie pozostaje mi nic innego jak kupić, słuchajcie, tutaj więcej tego TNT. Robimy w ten sposób. Robimy w dodatku, słuchajcie, jeszcze... A, ja jeszcze muszę... Wodę. Dobra, spoko, już kupuję. Okej, i teraz, słuchajcie, zrobimy sobie teraz tak. I lecimy, słuchajcie. Tutaj sobie od boczku zrobimy już wejście. Okej, myślę, że będzie tak o niebo lepiej. Teraz pyk, spoczko. Czapi w ogóle spadł, no ładnie, pięknie nam się tutaj porobiło. Dobra, teraz słuchajcie, zrobimy sobie tak, okej. I teraz słuchajcie, spróbuję właśnie, on ma enchantowany. Spróbuję sobie zrobić, słuchajcie, skoro mam te 6 TNT, właśnie wyrzutnie, słuchajcie, 3 naraz. Ja nie wiem, czy to nie jest troszeczkę za daleko mimo wszystko. Ale spróbujmy. Zrobimy teraz tak. Pierwsze TNT musi odepchnąć drugie, a drugie musi odepchnąć trzecie. Niech on, słuchajcie, przestanie tylko do mnie strzelać, to wtedy mogę jak najbardziej, słuchajcie, coś takiego zrobić. No przestań strzelać. No szkoda twoich strzał. Co ty mi zrobisz? No tak serio, gościu. No co ty mi teraz zrobisz? No jakby możesz tylko mnie potrafiać, no i tyle. No i tyle. Dobra, słuchajcie, stawiam tak. Co? Ej, no naprawdę? Ej, przez to, że nie mogę postawić tego serio, to się zbagowało jeszcze w dodatku? Naprawdę to się zbagowało? No dobra, spoko, on akurat to mi fireballem będzie wysadzić. Jakby, wiecie, oni zamiast podejść, to są takie nubki, że będą teraz strzelać i haha robić. No ale dobra, olać ich, słuchajcie. Olać ich, ja bardzo chcę, słuchajcie, dalej to przetestować. Tylko, że... Gościu, weź przestań strzelać. Ja cię kręcę, ej, naprawdę, jakim nubem trzeba być, żeby bez łóżka stać i strzelać z łuku i nic nie robić? Ja im to napiszę. What a noobs. Ej, serio. Naprawdę, jakie to są, słuchajcie, nuby, nie? Zamiast zbierać na potki, robić itemki, cokolwiek. Nie! Serio, no tragedia, słuchajcie. No tragedia, panowie. Naprawdę tragedia. No ale dobra, spoko. Możemy polecieć w takim razie. Raz jeszcze, słuchajcie. Raz jeszcze oczywiście możemy do nich polecieć. Znaczy z naszym projektem, słuchajcie, polecieć. I zobaczyć, czy teraz może, słuchajcie, zadziała. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo bardzo bym chciał, słuchajcie, żeby to zadziałało. Dobra, okej, teraz, słuchajcie, to powinno naprawdę tak. Okej, trzeba jeszcze, słuchajcie, w innym czasie to kliknąć. Jedno, jakby... Kurczę, trzeba szybciej to stawiać, słuchajcie, to musi być pyk. To musi być tak szybko, słuchajcie, postawione, żeby to zadziałało w ten sposób, jakbym to chciał. Dobra, widzę, że Czapi, słuchajcie, nam to tutaj nadlatuje. Bo chodzi o to, że za wcześnie jedno TNT, słuchajcie, tutaj wybuchło. Czapi widzę, że robi, słuchajcie, chyba kolejną armatę. No to ładnie, tylko szkoda, że gość nawet nie wie, że fireballe nie działają na... Czy on robi kształt armaty, czy mi się tylko wydaje? Nie wierzę. Nie, Czapi, nie robisz tego. Nie robisz kształtu armaty. Ja cię kręcę, ej, co za gość. No, to prawda, no, on to zrobi. No dobra, w takim razie, słuchajcie. Ja sobie też kupię troszeczkę tych fireballi, wezmę sobie też tutaj, słuchajcie, TNT i przetestujemy. Zaraz, słuchajcie, przetestujemy jeszcze, żeby to było szybciej. Ej, armata jest turbo kozacka. Ona jest turbo kozacka, przecież wyobraź sobie, że ktoś teraz buduje most. No sorry, ale Czapi już pokazał, że to w różnych kierunkach w ogóle może latać, nie? Więc czekajcie, teraz musimy to szybciej postawić. Pyk. Dobra, okej. Zobaczmy, czy teraz to zadziała. O, teraz to było mocny fest! To wybuchło gdzieś tam właśnie, idealnie to wybuchło. No proszę. Ej, czekajcie. Chwila, zaraz kupimy kolejne TNT. Ale to jest dobre. To jest dobre. Ale jeszcze to ostatnie puściłbym, słuchajcie, chwilkę później. Jeszcze ciutkę później. Ej, naprawdę ta armata jest mocno. Oni w ogóle znowu mi tutaj, słuchajcie, rzucają. Ale no co, no gościu, popchniesz mnie i to tyle. No gratuluję, no świetny jesteście, no naprawdę. No panowie, no świetni jesteście. Także po prostu, no, ja cię kręcę. No jestem fanem waszych tutaj poczynań. Naprawdę, no wspaniali jesteście. Ale problem jest taki, że ja też mam fireballe. I teraz w takim razie bardzo chętnie w ciebie strzelę. Odbijesz tego fireballa? Nie odbijesz nawet fireballa. Nie, no gościu, w ogóle żenada. No żenada. No rzucasz fireballa, dobrze. Okej, teraz słuchajcie, pyk. I jeszcze ten spóźniony taki. Okej, troszeczkę za późno mam wrażenie, że teraz to zrobiliśmy, nie? Troszeczkę ciuteczkę za późno. Ej, ale to jest mocne, widzicie? Jak my wyrzucamy im TNT, oni nawet nie chcą podejść. Oni się, słuchajcie, boją podejść. Ja rozumiem, że ta armata serio może odstraszyć, bo wiecie, koniec końców ona strzela na różne strony świata. Zaraz w ogóle jeszcze przetestujemy inny myczek, żeby ona jeszcze inaczej strzelała. Ale naprawdę oni się nawet boją, słuchajcie, podejść. Myślicie, że oni baliby się podejść, gdybyśmy tutaj nic nie robili i siedzieli sobie tylko na bazie? Szczerze? Wątpię. Myślę, że oni by od razu podeszli. A teraz? Naprawdę to jest tylko jakby oznaka tego, że oni jakby czują respekt do tej armaty. Jakby, ja rozumiem, my nie wykorzystujemy jej teraz, żeby zrobić akurat tutaj rozwałkę na ich łóżku, ale oni się boją podejść.
to słuchajcie, to już mówi samo przez się. Ale słuchajcie, wiecie co ja teraz zrobię? Patrzcie, co my teraz zrobimy, słuchajcie, postawimy tak i teraz zobaczymy, co to zrobi. O! Czajcie to? Czajcie, gdyby... Ej, to jest do... Oj, bo to w ogóle we mnie strzela od boku. Ej, to jest genialne, obczajcie akcję. Akurat to musiałoby być obsydianowe, już o tym rozmawialiśmy, żeby to działało idealnie. Ale gdyby, słuchajcie, oni budowali na przykład tutaj most i tutaj naraz, to my przy okazji jednej armaty jesteśmy w stanie na boki to porozwa... Ja cię kręcę? Dajcie obsydian, błagam, czapi, czy my mamy obsydian? Czy my mamy stary obsa? Respi nam się już, słuchajcie, obsydian. Jak my to, słuchajcie, dobrze zrobimy, to oni nie będą w stanie w ogóle do nas podejść. Ale tak dosłownie, słuchajcie, w ogóle nie będą w stanie do nas podejść. To będzie niesamowite, słuchajcie. To będzie istnienie niesamowite. I ja cię kręcę. Dobra, w ogóle tutaj, słuchajcie, gość chyba sobie wziął jakieś poteczki. Nie, nie wziął poteczek, ale na wszelki wypadek rozwalę, słuchajcie, tutaj most, żeby on nie miał tak łatwo podejść. Bo on coś tam shiftuje? Nie, on sobie tam za wełną stoi, czy w ogóle za murem. Spoko, spoko, spoko. To rzucę, słuchajcie, jeszcze jednego fireballa, żeby miał kawałeczek dalej, że jeżeli chciałby doskoczyć, to albo enderpearl, albo musiałby się tutaj dobudować. My odkładamy, słuchajcie, kolejnego emsa. I teraz tak, słuchajcie, robimy kolejne TNT i zaraz będzie jeszcze kolejne i jeszcze kolejne. Ja! Ej, zaraz to przetestujemy, słuchajcie, zaraz to przetestujemy. Gość boi się podejść, widzicie? Oni od dwóch stron, słuchajcie, podchodzą i się boją podejść. Nice! Ej, serio, nice! Jakie to jest mocne! Wow! Dobra, czy my mamy jakieś złoto? Mamy tutaj jakieś złoto. No to w takim razie, słuchajcie, kupimy sobie kolejne TNT. I przetestujemy, słuchajcie, to po raz kolejny. W ogóle, gdzie jest ten niebieski, słuchajcie? Nie wiem, gdzie jest ten niebieski jeszcze jeden. No, ale niech on sobie tutaj, słuchajcie, siedzi, bo i tak nie przejdzie przez ten most, więc całkiem spoko. Jest dwóch, słuchajcie, ich teraz naraz tam. Okej, spoko. Dobra, chill jak zawsze. I teraz tak, słuchajcie, testujemy po raz kolejny. No, ja bym chciał, słuchajcie, ja bym chciał to jeszcze po raz kolejny przetestować. Czyli tak, postawimy tutaj. Postawimy tutaj i postawimy, słuchajcie, tutaj. Tylko teraz tak, fajnie by było, żeby jedno TNT odepchnęło w bok, jedno do góry i jedno wybuchło dalej. Czyli musielibyśmy zrobić pyk, pyk, pyk. No dobra, sprawdźmy, czy to, słuchajcie, tak zadziała. Pyk, pyk, pyk. Dobra. U, teraz to wywaliło fest. Teraz to wywaliło fest. Gdyby tam, słuchajcie, ktoś budował most, nie byłoby mostu. Nice, to było dobre fest. I dlatego gość nie wie, co się dzieje, nie wie, w ogóle, on ma jajomost. They have eggs. Dobra, słuchajcie, oni mają jaja, więc trzeba uważać, ale słuchajcie, to jest mocne, to jest za mocne, nie? W ogóle za sekundę, słuchajcie, nam się obsydianik zrobi, ale to będzie piękne, nie? Dobra, ja tutaj w ogóle pozbieram, słuchajcie, tych fireballi dużo. I myślę, że za moment trzeba będzie, słuchajcie, ich tutaj porozwalać, serio. Za chwilkę trzeba będzie ich tutaj porozwalać, bo oni mnie, że tak powiem, denerwują. Oni sobie tutaj już jaja pozbierali i tak dalej, więc tak nie za ciekawie nam się tutaj, słuchajcie, zaczyna robić. Dobra, rzucę mu takiego jednego fireballa na zasadzie po prostu, żeby troszeczkę go wkurzyć. Wiecie, żeby on wiedział, że coś tutaj się, słuchajcie, dzieje. W ogóle czapie został zrzucony przez tego typka i teraz, słuchajcie, zrobimy sobie już obsydian. Patrzcie na to. Teraz, słuchajcie, już obsydian w takim razie wlatuje. No i nasza baza się robi mocna. Słuchajcie, teraz mocna się zrobi ta baza. Bo nie będzie wybuchać. Ja cię kręcę. Dobra, no strzelaj. No strzelaj sobie, typie. No wiesz, co ty mi zrobisz, nie? Tyle mi zrobisz, że nic mi nie zrobisz. I teraz tak, słuchajcie, tutaj stawiamy. Tutaj jest szkiełko. Wszystko spoko. Ale fajnie by było, słuchajcie, jeszcze, żeby tutaj było obsydian. Aby, słuchajcie, obsydian był jeszcze tutaj. Że jeśli będą tutaj TNT stawiane na bokach, to żeby one leciały w przód. Wymienimy sobie też, słuchajcie, tutaj to na to. Okej, okay, jesteśmy przygotowani. Zaraz ustawimy, słuchajcie, 4 TNT. Jedno, jedno, jedno i jedno. I zobaczymy, słuchajcie, jak to działa. Albo nawet i 5. Nawet, słuchajcie, i 5 ustawimy. Tylko potrzebujemy po prostu tego złota. Fest dużo, nie? Czy my mamy jakieś złoto? No mamy. Dobra, zaraz będą, słuchajcie, 3 TNT, no nie? 3 TNT zawsze lepsze, słuchajcie, niż nic. Ale ja bym serio chciał wziąć, słuchajcie, 5. I jak zrobimy te 5, to wtedy już polecimy i ich rozwalimy. Serio, to będzie ostateczne, słuchajcie, rozwalenie tych typów, nie? Tak już totalnie. Dobra, mam, słuchajcie, fireballe, więc wiecie co? Rozwalimy tutaj jeszcze jeden, żeby na wszelki wypadek było. Rzucimy, słuchajcie, temu typeczkowi w ogóle jeszcze jednego fireballa. Też, żeby po prostu... W ogóle on to oderwał tym, ja! 6 minut, słuchajcie, do łóżek. Okej, 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 okej. Give me 1 minute and then we kill them. Dobra, okej, okay, spoko. Dobra, kolejne TNT w takim razie, słuchajcie, za sekundę wleci, a ja mam w ogóle kolejne fireballe. No i dobra, i teraz, słuchajcie, ostatnie TNT już. Ostatnie, słuchajcie, TNT i będziemy mieli to zrobione. Ja w ogóle, słuchajcie, wezmę sobie teraz nie niewidkę, tylko jajomost i zaraz, słuchajcie, do nich właśnie jajomost wybudujemy. Tylko że potrzebuję, słuchajcie, właśnie jeszcze 2 złota. Dosłownie jeszcze jednego złota. Okej, okay, dawaj mi jeszcze jedno złoto, byczku. Daj mi, 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 daj mi.
Ok, dziękuję i teraz słuchajcie, testujemy. Ale, żeby słuchajcie, nie stracić tych itemków, to odłożę słuchajcie to wszystko tutaj właśnie do skrzyneczki. I teraz słuchajcie, to testujemy. Watch, ok, dobra, niech on słuchajcie to zobaczy, bo to może być słuchajcie za mocne. Tylko musimy sobie ogarnąć, co najpierw słuchajcie klikamy. Najpierw słuchajcie klikamy to, teraz klikamy tak. O nie! Odepchnęło mnie, XD. No nie, odepchnęło, kurczę. Za dużo. Za dużo, słuchajcie, to było. Tutaj nie można 5, tylko trzeba by było, słuchajcie, dać TNT w Paczapi. Tutaj trzeba by było dać, słuchajcie, TNT w ilości 4, a nie 5. Ja! Dobra, słuchajcie, olać w takim razie. Ja myślę, że i tak ta armata zrobiła takie, słuchajcie, taką robotę, że w ogóle goście są... No nie, no to w ogóle oni nie podejdą. No, oni się już boją, słuchajcie, nas w tym momencie. Więc jakby, no bardzo mi przykro, panowie. Ja teraz zgarniam oczywiście itemki, idziemy, słuchajcie, ich naklepać. Zobaczymy, czy to w ogóle się uda, bo ten jajomost może zrobić tutaj dobrą robotę. Robimy teraz tak, robimy teraz, słuchajcie, tak i teraz tak. Chodź, Czapi. Lecimy, słuchajcie, już z jajeczkiem oczywiście do nich. Dobra, kam. Chodź tutaj, gościu. Chodź. Idziemy im naklepać. Oni oczywiście mają 100 000 razy lepsze itemki od nas, ale całkiem spoko. Invis, dobra, mają, słuchajcie, Invisa teraz, więc dobra. Ja tutaj, słuchajcie, będę rzucał oczywiście Fireballe, żeby oni, słuchajcie, nam tutaj nie podeszli. Mam przynajmniej taką nadzieję, że nie podejdą, żeby nie było, słuchajcie, problemu. No, ale słuchajcie, czy on strzela naprawdę na... Nie, nie robisz tego, stary. Czy ty naprawdę strzelasz do nas na niewidzce? Ja cię kręcę, nie? Naprawdę, słuchajcie, gość jest ewidentnie za mocny. Gość jest ewidentnie, słuchajcie, za mocny. Naprawdę, on wypił niewidkę po to, aby nas atakować z łuku? Serio, to nie ma żadnego sensu, no ale dobra. Klepiemy, słuchajcie, ich quest. Dawaj tutaj jednego niebieskiego. Okej, dobra. O, zwojdowo! Nice! One shot! I gość... 16 M! Co jest grane? 16 emeraldów! XD. Dobra, gdzie jest last, słuchajcie, gdzie jest last? Biorę oczywiście kompas w takim razie, skoro jesteśmy tak bogaci, to możemy sobie, słuchajcie, kupić oczywiście. Teraz pyk. No i teraz, moi drodzy, mamy oczywiście kompas. Lecimy sobie tutaj jajomostami, bo oni sobie nawet jajomosty poużywali tutaj, żeby łatwiej nam było chodzić. Co Invis? Aha, widzę tutaj Invisa. Widzę. Gdzieś tutaj, słuchajcie, ten Invis kroczył. Widziałem, ale słuchajcie, nie wiem, gdzie on teraz w tym momencie jest. On może iść do nas do bazy, no bo to jest chyba jedyne, co on może teraz sensownego zrobić, ale jak on chce do nas przejść do bazy? No chyba, że perełką. Ale czy my mamy trapa? Raczej mamy trapa. Raczej, słuchajcie, mamy trapa. Gdzie jest ten Invis? Czekaj. Ej, no właśnie! Ja mam kompas! To dlaczego ja nie patrzę na ten kompas? Bez sensu. Bez sensu, naprawdę, bez sensu, Abera, bez sensu. Dobra, słuchajcie, klepiemy go. O, ale strefeczka tutaj zajechała, tylko że on, słuchajcie, ma Protection 4, nie? On ma, słuchajcie, Protection 4, więc wiecie, co ja mu tutaj zrobię, nie? Nic mu nie zrobię, słuchajcie, kiedy on ma Protection 4, a w dodatku diamentową zbrojkę, nie? Więc, słuchajcie, no, go trzeba grać tutaj pod knoka. Ewidentnie, słuchajcie, go trzeba tutaj grać pod knoka. Tylko że ja, słuchajcie, mam jeszcze 14 emsów, więc, słuchajcie, wyrzucę je sobie, żeby on oczywiście ich tutaj nie zgarnął, bo to by była, słuchajcie, katastrofa, żeby on tutaj to dostał. I ja, słuchajcie, tutaj gram oczywiście pod knoka. O, gościu, za łatwo! Moi drodzy, armata jest genialna. Subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem. Codziennie są tutaj filmy, wpadajcie na kanał Abra Minecraft po serię Survival i zapraszam na sklep www.abra.ety. Pierwszy link w opisie. Czekają na was epickie koszulki Abra Team na lato z krótkim rękawem, a na chłodniejsze zimowe albo po prostu też letnie dni bluzy i koszulki. Takie, wiecie, też można t-shirty nosić. No, wpadajcie, zamawiajcie, wzory bedwarsowe są, które pomagają wam wygrać. I www.abra.ety, darmowa dostawa też jest, słuchajcie, na sklepie, nie? Od 149 zł, jak zamówicie na przykład koszulkę i bluzę naraz, to nie płacicie za kuriera. Róbcie własne zakupy z Abra Team, a ja wam życzę dobrego dzieneczka, eleczko i pół!